Rzeszów, 12 marca 2017, około 0 stopni. Zmarznięte na trasie. No, a ty dzień to nie miał być, nie miał być, ale nie ma na szczęście. Takie plany były, że będzie tydzień temu koniec sezonu, ale sezon się przedłużył i dobrze. Śnieg kładzę. Tutaj są my świadkami zawodów o Puchar Soszowa organizowanych przez stację narciarską Soszów, Bajtlejeżdżun. Widzicie? A że tamtym przejedzie, czekają. Ja by już tak opuścił, bo on by go nie dogonił. Teraz by była gleba, narcia zakantowała. Jednak doświadczenie pokazuje swoje. Kończymy dzisiejszy ski rajza na Soszowie. Jeje na terenie Czeskiej Republiki, na terenie Czechów. W tym samym miejscu, kiedy my byli tydzień temu. No, pogoda całkiem inna.
bo tydzień temu była wiosna, a dziś od razu jest zima. Śnieg nawet sypie. No ale 10 raz na skiach zaliczony. Mgła, śnieg sypie, wiatr wieje od... Ja tam był pod tą choinką. Ciekawe, po co taki zwały tu porobili. Jak to go dają? W marcu jak w garcu. Tydzień temu prawie 15 stopni, a dzisiaj śnieg sypie. Czesko granica. Tydzień temu godą, że kończymy sezon narciarski, bo było ciepło faktycznie. No teraz zaś zima wróciła. Pierun wie jak będzie za tydzień. Tutaj nie będę jechał, bo to trochę kamiennie. Są już plany inauguracji kolorskich tripów, ale chyba to są zbyt wczesne plany. Chociaż akcja Rower Pomaga już w piątek ruszyła. Jedziemy we mgle. Bez tuż nie widać, kaj są. Kaj jest ziemia, kaj jest reszta. Wszystko białe. Ale zima, taką ma być zima. Gdyby tak było, to świetnie. Potem już ma być lato. Tam Mariola jedzie. Wyłoniła się ze mgły. Mgła jak pierun. Ja. Śnieg padł ze mgła. Dobra, nie stoimy na środku stoku, bo tak nie wolno. Zawsze stać to, stoć to kraja. Dzisiaj była policja na stoku. Jedna baba chyciła mandat, bo ciołka nie miała hełma. A przypominam, że dziecka fajtle do 18 muszą mieć hełm na nartach. Yeah.
przyszłym sezonie byś też tak startnął. Dziwajcie się, jak jedzie. Kurde, to jest piękne po prostu. Ja by też tak chciał. Fajnie się ogląda, jeszcze lepiej by było wziąć udział może. Tu już tej mgły tak nie ma, tam no, już. Tam na górze jest. Tam na zwierzchu tak jest. No jedzie, jedzie. Co jedzie? Jedzie. Ja. Gno za gipkim szwungiem. A ten pięknie jedzie. Ja. No to ten szybki jechał jeszcze. Dobra. Piękna. Ja by się może też kiedyś w takich zawodach. Jakiś fajny nowy rodzaj ratraka.
Ja. I kończymy ta rajza. Oby nie cały sezon. Tylko bez jakiego bezuchu przyjechali. Tasze, ruczaki. Były skije, dzisiaj jest i rajza. Na kole pierwsze metry w nowym roku 2017, w nowym sezonie. Mam nadzieję, że pogoda nie spartoli nam tych planów, bo coś jakiej pryszczy tak lekko, ale myślę, że się to utrzyma.
jezioro Goczałkowickie, największe na Górnym Śląsku, na Uberszlizyn. No i tak to się dzieje, proszę Państwa. Chyba 19 km. Niedużo po naszym dzisiejszym skirajzowaniu. To jest taki pomnik przyrody. Coś tam gdzieś wrzeszczy. I tak to wygląda. Jak widać na załączonym obrazku, w gminie Pszczyna coś się dzieje w sensie rowerowym. A gdzie my są? Studzionka, to my są kajś tu. Tu kajś. I tak się pojedzie tu i tu. No nic, tylko pogratulować czegoś takiego. Gustaw, pozdrowienia. No i co, są my już we Strumieniu, sklep Żabka. W Strumieniu. Bogusław Linda na plakacie. Auta jeżdżą, tam je lodziarnia, Michał poszedł do sklepu. Są my w Strumieniu przy parafii Świętej Barbary. W tym miejscu, gdzie jest to takie pokopane, co roku na okres Bożego Narodzenia była stawiona żywoszubka betlejka. No i zmienił się proboszcz tutaj w tej parafii i nakazał, żeby to wszystko porozbierać. Niby niezgodne z przepisami peposz. Tak to było. Jezioro Goczałkowickie. Jedno z trzech na Wiśle, największy zbiornik w południowej Polsce. Dodają, że jak się zlejemy tutaj do Wisły, to we Warszawie to wypiją. Michał już pojechał ku chałupie. Tam kajś już jest w tych krzokach. A ja je przy zamku we Pszczynie, 47 km przejechane. No i co? No i jademy dalej, no.
63 km. Jak na pierwszy raz całkiem nieźle. 63 km do akcji rower pomoda.